Cześć! Pewnie zastanawiacie się, czemu kamera jest tak nisko. Otóż dzisiaj cały odcinek będę siedział. Mianowicie w ten wieczny dzień pokażę wam 6 sposobów na triki w stylu SD, w stylu sit down, czyli... Kurde, ten wiatr. Czyli triki wykonywane w pozycji siedzącej. Dzisiaj mam dla was właśnie 6 propozycji. Zaczynajmy. Pierwszym zagraniem będzie taka oto przeplataneczka. Wygląda to spektakularnie, a nie jest to takie trudne, na jakie wygląda. Zaczynamy wszystko od chwytu piłki krzyżakiem, którego uczyliśmy się w jednym z odcinków 6 sposobów na triki dla początkujących, link znajdziecie w opisie. Wyrzucacie piłkę i łapiecie ją na swoją wyprostowaną nogę, dokładnie łapiecie ją na udzie. Drugą nogą, a dokładnie piętą, łapiecie i trzymacie piłkę od góry. Potem uginacie wyprostowaną nogę, podrzucając tym sposobem piłkę i wykonujecie prostego i wszystkim znanego crossa. Rozłóż sobie wszystkie te czynności na etapy. Kombinacja ta jest niezwykle złożona, więc każdy etap musi być dopięty na ostatni guzik. Jest to bardzo ciekawe i nietypowe połączenie. Kiedy je opanujesz, możesz nim bawić się na naprawdę wiele sposobów, co już ci tylko przyjdzie do łepetyny. Pamiętaj o dobrym i pewnym chwycie krzyżakiem, potem wyrzuć piłkę na udo na wyprostowanej nodze, zrób wyrzut uginając tę nogę i zakończ wszystko crossem. Voila! Przejdźmy do zagrania numer 2. Jest to trik, który jest podstawą do innego zagrania z poprzedniego odcinka 6 sposobów. Link również znajdziesz w opisie filmu. A wracając do tego filmu, jest to takie dynamiczne przeturlanie piłki po nodze pod drugą nogą. Bardzo efektowny trik, którym z pewnością urozmaicisz swoje SD. Jak to zrobić? Podczas kapek wybij piłkę nieco wyżej i oprzyj cały ciężar ciała na swojej mocniejszej ręce. Piłka powinna przebyć drogę od kolana do stopy. Wygląda to w taki sposób. Kiedy piłka jest już na stopie, wypuszczasz piłkę pod drugą nogą. Ale to wypuszczenie musi być wykonane dzięki sprężystemu wykończeniu. Za pomocą nogi, na której się opierasz, wyskocz do góry. Tak byś na ułamek sekundy utrzymał cały ciężar ciała na jednej ręce. Podstawowa wersja tego triku wygląda w taki sposób. Poćwicz na początek to, a potem przejdź już do finalnej wersji. Wyskok, przeturlanie i siła uderzenia piłki. To wszystko musisz zrobić z odpowiednim wyczuciem. Pamiętaj, by piłka turlała ci się po nodze, a nie odbijała. Następne zagranie to trik, który gram od początku swojej przygody z freestylem. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię tego kolankowego crossa. A jest to banalnie proste. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że to odbicie kolanem wygląda niemal jak zwykły cross, czyli przełożenie robisz tak samo, lecz wybicie robisz kolanem. Logiczne. Na początek musisz wypracować wyczucie odbijania piłki za pomocą głowy w taki sposób, byś miał pełną kontrolę nad piłką. Niby śmieszna i banalna rzecz, ale to jest bardzo ważna część tego triku. Jeśli chodzi o knee crossa, to musisz trzymać ciężar ciała na 3 punktach podporu. Lewa stopa oraz obie dłonie. Musicie podnieść tyłek i wystawić wysoko swoje kolano. W momencie odbicia piłki wykonujesz przełożenie lewą nogą, a kolanem wykonujesz drobny ruch w kierunku piłki w celu odbicia jej. No i tak to wygląda. Próbuj w kółko i cały czas, a z treningu na trening będzie ci to wychodzić coraz lepiej. Można to wykonać na ilość, mieszając z kółkami w SD, no co ci tylko przyjdzie do głowy. Kolejne zagranie jest bardzo podobne do poprzedniego, lecz zamiast crossa kolanem wykonujemy takiego płynnie zgaszonego crossa. Cały trik polega na bardzo dobrym panowaniu nad piłką za pomocą footstala. Na początek spróbuj podrzucać piłkę, jakbyś podrzucał ją w rękach. Płynnym ruchem popychaj piłkę do góry i łap, jak na huśtawce. Potem zrób po prostu przełożenie drugą nogą, czyli wykonaj takiego crossa. Potem wystarczy dodać odbicie od głowy i mamy taki fajny triczek. Jedziemy dalej. Piąte zagranie to będzie odbicie piłki
piętą przy robieniu X overa. Wygląda to w taki sposób i lepiej to wygląda niż brzmi. Na początek musisz opanować wykonywanie X overu w sposób maksymalnie opanowany, czyli przełożenia oraz kapkowanie piłki podczas X overowego krzyżaka. Bez tego ciężko będzie zrobić ten triczek. Drugą rzeczą jest podstawowe odbicie piłki od ziemi. Pozwól piłce odbić się od ziemi, a potem odbij ją piętą, ponownie odbijając ją od ziemi. No i łącząc to, spróbuj wykonać to odbicie podczas kapek na krzyżaku. Nie jest to proste zagranie, wymaga to mega opanowanych kapek oraz x-overów. Kiedy już to opanujesz, możesz bawić się tym na wszelkie sposoby i łączyć z różnymi kombinacjami w stylu sit-down, robić przełożenia w jedną, w drugą stronę, co ci tylko przyjdzie do głowy. Pamiętaj, by odbijać piłkę piętą, a wcześniej robić to kółeczko nad piłką, nie przed. Tak, by wszystko było czyste. No dobrze, przejdźmy do ostatniego triku. Next. Szóstym sposobem na SD będzie również wykonanie triku przy robieniu X-overa. No, w tym przypadku X-overa i kapki przy robieniu krzyżaka musisz mieć opanowane niemal perfekcyjnie. Wygląda niepozornie, ale nie dajcie się zwieść. Ten triczek spali i zmęczy wasze stawy biodrowe, zanim go opanujecie. No, oczywiście żartuję, ale coś w tym jest, pół żartem, pół serio. Na początek opanuj wykonywanie kapek w taki sposób, czyli na przemian kontakt ze stopą i piszczelem. Musisz bez problemu wykonywać takie oto odbicie. No i zauważcie, że ten trik to tak naprawdę zwykłe odbicie od piszczela, tylko że z przełożoną drugą nogą. Kiedy to już opanujesz, spróbuj wykonać to właśnie z X-overem. Podczas odbicia piłki piszczelem, noga, która jest w górze, musi lekko opaść razem z drugą nogą. To będzie taki dodatkowy smaczek i będzie to wyglądać bardzo stylowo. No i tak to się robi, możesz to łączyć w środku basicowego komba w SD. Z pewnością twój asortyment trików będzie bardziej urozmaicony. A na koniec pokażę wam kombinację, która będzie składać się ze wszystkich trików z tego odcinka. Jak widzicie, wszystko można łączyć ze sobą, tak więc i wy spróbujcie stworzyć coś niepowtarzalnego z trików, które wam pokazałem. Cool, w końcu wstałem. To było 6 trików w SD w pozycji siedzącej. To są moje propozycje dla was. No i bierzcie i trikujcie z tego wszyscy. Oczywiście, jeśli chcecie zadać więcej pytań albo chcecie pochwalić się swoimi umiejętnościami z piłką, to jest takowa grupa, link w opisie, hashtag JF Just Freestyle. Tam jest ogromne społeczeństwo freestyle'owych grajków, nasze community. Tam często ze sobą rozmawiamy, umawiamy się na meetingi i zadajemy sobie pytania. Więc wpadaj tam jak najprędzej, jeśli jeszcze nie jesteś, a śledzisz regularnie ten kanał. A jeśli jeszcze chcecie kupić nasze koszulki Just Freestyle'owe, bluzy, koszulki, no mamy ich mnóstwo, no to wpadajcie na naszą stronę kapselową. A jeśli chcecie taką swoją spersonalizowaną koszulkę ze swoją ksywką na plecach, to napiszcie do nas wiadomości prywatnej, robimy takie koszulki i będziesz należeć do naszej freestyle'owej, just freestyle'owej armii, ekipy czy community, jak tam wolisz nazwę. Po prostu będziesz freestylerem, który wspiera Just Freestyle, a Just Freestyle wspiera freestylerów. No i czy to nie jest świetna sprawa? No i słuchajcie, nie pozostaje wam nic innego niż po prostu trenować. Dzisiaj uczył was Brzezik, trzymajcie się, elo!